To jest druga część programu Artyści Rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W drugiej części Maciej Leścioż, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Dzień dobry, witajcie. Witamy. Witam. Maćku, patrzymy na rynek pracy w Stanach Zjednoczonych, patrzymy tydzień w tydzień od wielu miesięcy, różne te dane są, na przykład wiemy, że w lipcu zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 167 tysięcy osób, ale spodziewano się wzrostu o 1 500 000. Tak, według raportu ADP, który to jest traktowany zazwyczaj jako taki prognostyk przed publikacją tego najważniejszego, jutrzejszych danych z rynku pracy, czyli dotyczących zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, popularnych payrollsów, no to zaskoczenie było na pewno, dlatego że spodziewano się wzrostu o 1,5 miliona, 167 tysięcy faktyczny wynik, więc tutaj mamy rozbieżność gigantyczną, ale jednocześnie pojawiły się pozytywne informacje, dlatego że czerwcowy wynik został skorygowany też o bardzo dużą wartość, było z 2,3 miliona do 4,31. Czyli jak rynek na to popatrzył? Nie w ten sposób, że mamy dużo niższy od oczekiwań w tym momencie, w lipcu, wynik, tylko zostały połączone dwa odczyty. No i summa summarum zostało to odczytane, że w ciągu 2 miesięcy zostało utworzonych ponad 4,5 miliona nowych miejsc pracy. Także tutaj reakcja nie była taka, jak można by się spodziewać. Dzisiaj dodatkowo mamy dane dotyczące nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Jest pozytyw w postaci zwrotu. Bo tutaj ostatnie odczyty te cotygodniowe pokazywały, że tendencja jest raczej rosnąca, jeżeli chodzi o nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Teraz dane są lepsze od prognoz. No i odwrót, czyli mniejsza ilość nowo zarejestrowanych bezrobotnych. No i teraz czekamy na te jutrzejsze dane. Jak to wpłynie? No trudno powiedzieć, dlatego że mam wrażenie, że czasem inwestorzy działający na rynku w tym momencie, w tym aktualnym otoczeniu rynkowym, żyją trochę w takim matriksie, czyli ważny jest ten dopływ kapitału serwowany przez Fed i nic innego się nie liczy, czyli ta energia, tak jak w matriksie ludzie byli dawcami energii, tak tutaj tym dawcą energii jest faktycznie kapitał płynący z Fedu i od inwestorów i to się liczy, tak? Czyli podłączają się pod trend, nie bacząc na to, jakie mogą być faktyczne konsekwencje problemów z bezrobociem i z rynkiem pracy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, nie można tutaj oczekiwać, że ten rynek pracy, on się będzie, że ta sytuacja będzie się niezmiennie poprawiała. Musimy wziąć pod uwagę, że te ostatnie raporty, tak samo jutrzejszy raport dotyczący zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, obejmuje ten okres do połowy lipca, tak? Czyli zanim w Stanach Zjednoczonych, w niektórych Stanach zostały ponownie wprowadzone restrykcje, także siłą rzeczy to może uderzyć. No i druga kwestia jeszcze samej wiarygodności tych danych, dlatego że ostatnio raporty z rynku pracy są nieco zakłamane poprzez politykę, którą prowadzi, może nie te zakłamane, zakrzywione, poprzez politykę, którą prowadzi amerykański rząd. Część pracowników, która otrzymuje wynagrodzenia w ramach tych wszystkich pakietów pomocowych, po prostu nie może się rejestrować dlatego, żeby zostały zatrzymane miejsca pracy w firmach, w których są zatrudnieni, a druga rzecz, wielu pracowników poprzez te bonusy 600-dolarowe po prostu nie chce szukać pracy. No i to wszystko się zmieni wraz z wygaśnięciem, już wygasł 31 lipca, ale jeszcze się toczy cały czas bój o to, czy ten program wsparcia nie będzie przedłużany, więc na pewno ta sytuacja jest ciekawa, a rynek pracy będzie w przyszłości kluczowy, póki co niestety ignorowany przez rynek. Okazuje się, że dane z rynku pracy, także amerykańskiego, nie do końca są wiarygodne. Tutaj trochę nawiązuję do polskich danych, bo też ta nasza sprawozdawczość na podstawie tego, co rejestrują urzędy pracy, no, kuleje i chyba nie daje pełnego obrazu. Przenosimy się do Polski, ale nie na rynek pracy, tylko na rynek bankowy. W pierwszym półroczu banki zyski miały no, zdecydowanie skromniejsze niż w pierwszym półroczu 2019 roku. PKO BP zyski zmniejszył o jakieś 700 milionów złotych, PKO SA o 300 milionów złotych. No i indeks WIG banki na giełdzie w Warszawie wygląda słabo. Łukaszu. Wygląda bardzo słabo. Ten wykres, tam inwestorzy mieli nadzieję na taką odwróconą głowę z ramionami, nic z tego nie wyszło, ta formacja się załamała, więc naprawdę są szanse na to, że będziemy testować ten dołek z tego roku,
A biorąc pod uwagę, że no to wszystko, co się dzieje, to nie tylko kwestia pandemii, ale to też wiele innych elementów, głównie niskie stopy procentowe od lat, które doskwierają polskiemu sektorowi bankowemu, który przez lata no, żył w takiej zupełnie innej rzeczywistości, gdzie bez ryzyka był w stanie generować pokaźne przychody, pokaźne zyski. Więc ta cała konsolidacja z lat 2017-18, ona ciąży. No naprawdę pesymiści mogą spokojnie oczekiwać dalszego kontynuacji trendu spadkowego. Wyniki są słabsze nominalnie, znacznie słabsze oczywiście niż w poprzednim okresie, ale właściwie większość banków jednak lepsze opublikowała wyniki niż oczekiwania analityków. PKO BP, PKO Santander, ING, Bank Śląski, nawet mBank, aczkolwiek tutaj te wartości nominalne już są naprawdę niewysokie, więc no przynajmniej tyle to tak na pocieszenie. Na pocieszenie jest to, że banki jednak są w stanie dalej generować zyski przy tych niskich stopach procentowych. Gdzieś tam są jakieś sygnały, to na razie było z PKO BP, że ten sektor inwestycji, funduszy maklerskich, że on zaczyna, że to są już jakieś większe wartości, no istotne wartości przychodów dla banku, ale generalnie dalej sektor w tarapatach, wykres nie pozwala być optymistą. Na razie jedynie, o czym możemy myśleć, że po prostu ten trend horyzontalny na trochę dłużej zagości. Wygląda to słabo. Natomiast tak w kontekście długiego terminu, to myślę, że gdy te wyceny się urealnią, to z uwagi na to, że ten sektor jest w stanie generować zyski, to może być ciekawa inwestycja, ale no na razie trudno o takie sformułowanie. Maćku, na rynkach światowych złoto drożeje, dolar amerykański słabnie, ropa naftowa idzie w górę, za baryłkę Brent, za baryłkę WTI płaci się wyraźnie więcej niż $40. No i te wszystkie trzy wymienione instrumenty są częściowo powiązane, dlatego że na pewno udział we wzrostach surowców różnych, w tym ropy naftowej, ma właśnie słaby dolar. Tutaj ta korelacja ujemna znowu się odzywa, ale oczywiście jest wiele innych czynników. No przede wszystkim po raz kolejny zostały niedoszacowane przez analityków wzrost popytu na ropę naftową. Zapasy już po raz kolejny zmalały tego surowca, także to jest taki pozytywny czynnik, który pomógł na pewno we wzrostach, na podejście zarówno na ropie Brent, jak i na ropie WTI, czyli na ropie Brent poziom 45, tutaj jest pokonany, na ropie WTI też wysokie poziomy $42, ale w dalszym ciągu oczywiście są zagrożenia związane z popytem. Wydaje się, że to jest ten czynnik, który będzie powodował w przyszłości może nawet odwrót od tego aktualnego wzrostu. Już w zasadzie dzisiaj rynek się uspokoił, przeszliśmy takiej konsolidacji. Z jednej strony mamy zapowiedź wzrostu wydobycia, także to jest czynnik na pewno ryzyka dla samej ropy naftowej. No i też ten potencjał nawet już nie pełnych obostrzeń, ale nawet w niektórych Stanach Zjednoczonych czy w innych rejonach świata, jak choćby w Australii ostatnio mieliśmy przecież te też wprowadzone po raz kolejny ograniczenia, no to może powodować, że tutaj ta ropa będzie zagrożona. Na pewno tak z punktu widzenia ceny samej, patrząc na wykres, kluczowe w tym momencie dla ropy Brent są te poziomy $43.5 za baryłkę, $42.5 kolejny poziom, także to są te poziomy wsparcia, których przebicie no może pociągnąć cenę w dół. Na przypadku ropy WTI pozostajemy w dalszym ciągu w tym zakresie kluczowego poziomu $40, czyli ta psychologiczna bariera, ale z drugiej strony również poziom ważny z technicznego punktu widzenia. Także no, tutaj wiele się na pewno może wydarzyć, ale w dłuższej perspektywie mogą górę wziąć obawy, no i przede wszystkim właśnie wspomniany wzrost wydobycia tego surowca. Łukaszu, to teraz o produkcji pojazdów elektrycznych, ale nie będziemy mówili o Tesli Ilona Muska, będziemy mówili o chińskiej firmie NIO. Akcje tej firmy od początku roku podrożały o ponad 200%.
Bo to jest tutaj jest gigantyczny wręcz wzrost, no bo trzeba jeszcze tak naprawdę sięgnąć trochę wcześniej, no to mówimy o wzroście gdzieś tam z okolic 2 do 16, więc to jest gigantyczny wzrost. Ale o Tesli, no jednak w kontekście aut elektrycznych zawsze się mówi, bo NIO i też inni chińscy konkurenci, przynajmniej na razie widzą, że nie są w stanie sprostać tej konkurencji, jeżeli chodzi o jakość, o markę, o popularność Tesli, więc będą próbowali bić się ceną. NIO chce być tańsze jest o 25%. Podobnie to dotyczy innych chińskich konkurentów. Jesteśmy gdzieś przed kolejnym debiutem spółki, która jest wspierana przez Alibabę, gdzie inwestorem jest taki wehikuł inwestycyjny z Kataru, czyli XPeng Motors. To jest kolejna spółka, która chce działać na tym rynku. Co ciekawe, te firmy, podobnie jak NIO, właśnie koncentrują się na chińskim rynku, który jest rynkiem już z bardzo dużym popytem na samochody elektryczne i oczywiście z gigantycznym potencjałem. Więc no, konkurencja na tym rynku jest olbrzymia, jeżeli do tego dodamy europejskich producentów. No i można tutaj też przeskoczyć do niegiełdowej spółki, pewnie długo, długo niegiełdowej, a może nigdy, czyli tego polskiego producenta Izera, gdzie wszyscy się zachwycają wizualizacją, a jest to spółka, która nie ma sieci dealerskiej, nie ma fabryki, nie ma platformy do produkcji, tak naprawdę nie ma finansowania, nie ma środków, jeżeli chodzi o, bo te środki do budowy fabryki, mówimy w miliardach, już nie mówiąc o tej platformie, na której poszczególne modele miały być produkowane. Więc to taki polski smaczek w tej grze, ale na tym, w tej grze elektrycznych samochodów na tym smaczku się skończy. Natomiast widać, że NIO, inni chińscy producenci naprawdę na poważnie są w tym wyścigu. Co ciekawe, wracając jeszcze do kursu, bo ta wycena została tak mocno wywindowana przez inwestorów, że pojawiły się od największych amerykańskich banków inwestycyjnych rekomendacje sprzedaj. Więc to jest też ciekawe. Wracając do tych polskich smaczków dotyczących pojazdów elektrycznych, to przypomina mi się anegdota z czasów Władysława Gomułki, który miał powiedzieć, gdybyśmy mieli mięso, to bylibyśmy światowym potentatem w produkcji konserw, ale nie mamy blachy. A teraz zmieniamy jednak branżę i kontynent. Znamy wyniki kwartalne z firmy Walt Disney. Przychody, spadek 42%. Strata netto, bo nie zysk netto, tylko strata netto 4,7 miliarda dolarów. Maćku, rozumiem, że Walt Disney najgorzej oczywiście wychodzi w ostatnim czasie na parkach rozrywki. Tak, no dane, ta publikacja nie była na pewno pozytywna, ale inwestorzy spodziewali się mimo wszystko gorszych wyników. Stąd tak naprawdę kurs zamiast spadać wzrósł. W tym momencie kurs akcji jest w okolicach 127,5 dolara. To jest, dlaczego to mówię, bo to jest poziom oporu, to jest wyznaczony przez szczyt z czerwca. No i tak naprawdę poza tym czerwcem również poziom najwyższy od lutego, kiedy gwałtowne spadki zaczęły się na giełdach amerykańskich po wybuchu pandemii. Natomiast faktycznie parki rozrywki to jest jeden z tych obszarów działalności Disneya, który ucierpiał bardzo mocno, ale również wytwórnie filmowe zostały wstrzymane na okres lockdownu. Zarówno produkcja, jak i premiery filmowe, także to mocno uderzyło. Przypomnijmy, że Disney dość prężnie tutaj działa, nawet w ostatnich latach, wykupując prawa do świata Gwiezdnych Wojen, do komiksów, produkcji filmów ze świata komiksów Marvela. I tutaj produkcje pojawiały się praktycznie co kilka miesięcy. Ten proces został wstrzymany, ale inwestorzy to już wycenili. To było wiadomo, że jak to będzie wyglądało.
Niespodzianką natomiast jest ilość nowych subskrybentów platformy Disney+. Też oczywiście można było oczekiwać, że pojawią się tutaj bardzo dobre wyniki, bo te spółki wszystkie streamingowe, tak jak choćby Netflix, bardzo mocno zyskiwały w okresie tych ograniczeń zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach. Natomiast został przekroczony taki krytyczny z punktu widzenia platformy Disney Plus poziom 60 milionów abonentów. I Disney zakładał, że ten poziom 60 do 90, taki dość szeroki zakres tutaj Disney zakładał, abonentów zostanie przekroczony dopiero w 2024 roku. Wtedy też dopiero spółka, czy może nie tyle spółka, co platforma Disney Plus miała osiągnąć rentowność. Takie zresztą było założenie spółki, że ta działalność platformy będzie przez pierwsze 4 lata finansowana przez pozostałą działalność Disneya. A się okazało, że tutaj już jest potencjał zysków dość wysokich w krótkim okresie. No i tak naprawdę to jest główny powód wzrostów cen akcji. Dlatego, że wiadomo, że w momencie, kiedy skończą się wszystkie ograniczenia związane z pandemią, parki rozrywki ożyją. Rozpoczną się premiery filmowe. Tutaj oczywiście tego pewnie trochę uzbiera, to też na pewno, jak to ma Disney w zwyczaju, to będą często w pierwsze miejsca w box office'ach, więc też z tego zyski będą, a kluczowe może być właśnie ta ilość abonentów. Oczywiście część z pewnością odpadnie tutaj nawet w wyniku tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli problemów na rynku pracy i problemów konsumentów amerykańskich, ale fakt, że już ten poziom został osiągnięty, na pewno został bardzo pozytywnie przez rynek odczytany. No i to na pewno daje dobre perspektywy na kolejne kwartały dla tej spółki. Łukaszu, i na koniec wracamy jeszcze na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, a dokładnie przyglądamy się spółce. Giełda papierów wartościowych w Warszawie S.A. Jeden walor kosztuje w granicach 47 zł. To jest najwyższa cena gdzieś tak od 2,5 roku. To jest w ogóle fantastyczny wynik, ale nowy szczyt, ale to nie jest zaskoczenie, bo tak naprawdę gdy te ceny tak mocno spadały, no to mówiliśmy o tym chyba również w tym programie, że no warto analizować tego typu spółki nawet z punktu widzenia poziomu wypłacanej dywidendy do ceny. Była to atrakcyjna inwestycja, a do tego wszystkiego przecież w tym okresie wzmożonych obrotów, no nie dotyczyło to tylko giełd zagranicznych, innych aktywów giełdowych, ale również na naszej giełdzie te obroty wzrosły, więc to wszystko, co się dzieje, jest uzasadnione. Kluczowa kwestia z punktu analizy wykresu to było przebicie tego poziomu 40-41 zł. I w momencie, gdy definitywnie udało się ten opór przebić, no to weszliśmy w klasyczną hossę. Po prostu dobrze to wygląda, ale to jest też mimo wszystko dobry prognostyk dla całej naszej giełdy. No bo jeżeli inwestorzy uważają, że giełda będzie zwiększać przychody i zwiększać zyski, to znaczy, że będą na niej większe obroty. No przy marazmie trudno o większe obroty, czyli no to oznacza, że inwestorzy cały czas wierzą w kolejne wzrosty i dalej w dużą zmienność na naszej giełdzie. Kończymy dzisiejszy program Artyści Rynków. W jego drugiej części o spółkach krajowych i zagranicznych mówili Maciej Leściosz i Łukasz Wardyn z CMC Markets. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A następni artyści rynków w czwartek, 13 sierpnia o godzinie 16:00. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Do zobaczenia.